Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Księga Izajasza, 45 rozdział, werset 5. Kim jest Bóg? To pytanie, kim jest Bóg, nurtowało ludzi od zawsze. Różnorodność myśli jest w tym zakresie ogromna. Podobnie jak zamieszanie, które powstało z biegiem czasu. Dlatego tym cenniejsze są jasne stwierdzenia Biblii. W tej księdze ksiąg Biblii Bóg dał nam wyraźny, dokładny portret samego siebie. Od początku historii ludzkości człowiek pragnął zobaczyć Boga. Biblia mówi jednak wyraźnie i jednoznacznie o Bogu jako tym, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 16 werset nam to mówi o Panu Jezusie, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Niemniej jednak możemy dowiedzieć się czegoś o wielkim i wszechmocnym Bogu, ponieważ objawił się On na różne sposoby. Na przykład w stworzeniu. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Skoro Pan Jezus stworzył na początku niebo i ziemię i niebiosa są dziełem rąk Jego, to właśnie Psalm 19, werset 2 mówi właśnie o Panu Jezusie. Niebiosa opowiadają chwałę Pana Jezusa, a firmament głosi dzieło rąk Pana Jezusa. Bóg stworzył niebiosa i ziemię, by w ten sposób pokazać nam coś ze swojej wszechmocy i chwały. W ten sposób możemy zobaczyć Jego niewidzialność, bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Komunikuje nam list do Rzymian, 1 rozdział, 20 werset. Jednak zamiast czcić i być posłusznym swemu Stwórcy, ludzie szybko odwrócili się od Niego i uczynili sobie bogów z drewna lub kamienia. Współczesny człowiek myśli, że może obejść się bez Boga, ponieważ czyni siebie i swoją wiedzę standardem wszystkich rzeczy. Nie można jednak zaprzeczyć, że w naturze jest Pismo Boga. Nigdy tak złożone stworzenie, jakim jest człowiek, nie mogło wyewoluować z niczego. Nawet rozróżnienie między dobrem a złem można przypisać tylko świętemu Bogu. Jest jeden żyjący Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Chcielibyśmy głębiej zastanowić się nad Nim w kolejnych miejscach Słowa Bożego, czytając o wspaniałości Boga. Dlatego zachęcam Cię, czytaj codziennie Pismo Święte, Słowo Boże, czytaj Biblię, bo tam znajdziesz wszystkie informacje, które Bóg przeznaczył dla Ciebie w tym czasie, abyś to, co o Bogu wiedzieć można, mógł wiedzieć i pogłębiać, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Niech Bóg Ci błogosławi.